Kochani, dojechaliśmy do willi Puchatka w Szklarskiej Porębie na wysokości ponad 1200 metrów nad poziomem morza. Także całkiem przyjemnie. Pierwsza nocka za nami, z czego Filipek wstał. Troszkę nie może dojść do siebie, bo jest godzina 25 po 6. Dzisiaj przywitała nas piękna pogoda, z czego dzisiaj kierujemy się do Bastei w kierunku Niemiec. Będziemy przejeżdżać przez granicę polska-czeska i wjedziemy w Niemcy. Dojechaliśmy do Bastei na most kamienny. W tej chwili zmierzam do parkometru. Bilecik wykupiony na 4 godziny. Mamy do 14.45, koszt 7 euro. Dużo ludzi. Z parkingiem też jest problem, żeby się zmieścić, bo nie mieści aż na tyle dużo samochodów. I znajdujemy się w Bastei. Jest przepiękna pogoda, ale bardzo wieczna. Znajdujemy się na punkcie widokowym. Dzisiaj podmuchy wiatru mają sięgać do 100 na godzinę. Idziemy na punkt widokowy, na którym widać most, który ma wysokość 190 metrów nad taflą rzeki Łaby. Jak sobie Państwo przejdziecie przez te skalne mosty, bo to obowiązkowy punkt programu, do końca, do skalnej bramy i z powrotem. Dalej już nie schodzimy, bo to jest 420 stopni do miejscowości. Widzicie, dobra. Jak zwykle dużo ludzi na moście, ale no jest przepięknie. Naprawdę widoki wspaniałe. Widoki przepiękne. Bardzo mi się podoba. Więc warto przyjechać, warto zobaczyć. Przed nami tam stały ruiny zamku. Jeszcze my w lipcu byli, a podobno, że od września, października gdzieś to zamknęli. Jest w remoncie. Wygląda jak ser szwajcarski. Kochani, dojechaliśmy do Chreńska. Idziemy na skalną bramę przepięknej czeskiej Szwajcarii. Niedaleko granicy Polski. Parking za samochód. Tutaj na dole, pod piękną skałą, kosztuje 200 koron. Pozostałości po pożarze. Wygląda to fatalnie. To można zrobić takie koło, ale my... Tu jesteśmy. My jesteśmy tu, idziemy tu. To niedaleko, popatrz, o. Taki kawałek. Mili Państwo, kończymy na dzisiaj zwiedzanie przepięknego mostu, skalnej bramy i idziemy w stronę wąwozu Edmunda. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy, chociaż chyba nic nie będzie ze spływów, bo to już jest za późno, ale ogólnie spróbujemy. Znajdujemy się w wąwozie Edmunda, ale jest wykluczony ze zwiedzania, bo też z tego co widać tutaj był pożar. Jeszcze nie uprzątnęli tego wszystkiego, także troszkę weszliśmy tak na własną odpowiedzialność. Ale ogólnie przepiękny ten wąwóz.
20 minut w jedną stronę, z czego tam potem jest rejs łodziami, tratwami. Też wszystko jest wykluczone, bo niestety jest zamykane. Po zimie nie widać takich pięknych glonów w wodzie, które tam występują. No, robią wrażenie, ale wszystko jest jeszcze za czyste, za świeże. Także no, wygląda przepięknie. Te skały, które... Patrzcie, dziurawe jak ser. Przepięknie to wygląda wszystko. Robi taki urok. Proszę bardzo. Z jednej strony skały, z drugiej strony rzeka. Także klimat, rewelacja. Byliśmy na nielegalnym trybie, a teraz jesteśmy na legalnym. A czemu byliśmy nie na legalnym? Bo? Bo byliśmy bez kapelusza. Podobało ci się? Tak, bardzo. Tak, a nogi jak? Bardzo bolą? Dobrze. Nie bolą. Dziś zaczynamy drugi dzień. Dojechaliśmy do Safari Park w Czechach. Nie wiemy co z parkingiem, jeśli chodzi o samochód, bo nie ma żadnego parkometru, ale zaraz się wszystko dowiemy przy kasie, jak sprawa wygląda. Opłat. Także będziemy cały czas na bieżąco dawać relacje. A teraz idziemy do kasy. Za 6 osób zapłaciliśmy 200 zł. Safari niestety okazało się, że jest nieczynne dopiero od 4. Za wcześnie jesteśmy, o 2 dni. Naprawdę jest to podziwiać. Chyba, że następnym razem, może przy okazji, ale zobaczymy. Szkoda. Jesteśmy w Safari. I będziemy oglądać zwierzątka. Małpy, rybki, ośmiornica. Tu są lisy pustynne. Kuzynki Dignariego. O, jak fajnie wyskoczył tam, popatrz. No, spróbuj, zobacz. Twarde. Oho, ale ładny. Jo, jdeme, ale podíváme se. Parda, kamerou parda. Szybka jest. O, jest. Mój ojciec ma kumami, kury wioski, aby studiować w waszym pięknym kraju. Do pingwinów idziemy teraz. Filipek, widziałeś pingwina? Nie. No strasznie, ciężka noc była. 3, 4, poszły! Brawo, tu jeszcze zebra.
więzienia. Filip, jak co jesz? Frytki. A frytki po czesku to jak? Nie wiem. Mama jak? Nie wiem, na frytko. O, tu są. Co znaczy ten znak? Proszę nas nie karmić. Żegnamy się już z safari i wracamy w kierunku Szklarskiej Poręby. Super jest to, że bilet parkingowy jest w cenie biletu wejścia do zoo. Także nie trzeba się martwić o żadne dodatkowe opłaty. Wszystkiego do woli. Oczywiście safari, tak jak wcześniej wspominałem, od 4 maja brakło nam. Dzisiaj jest drugi, także no niestety nie udało nam się zwiedzić. Ale następnym razem myślę, że będziemy gdzieś w pobliżu, to skorzystamy. A tym razem już doszliśmy do naszego wozu. Pakujemy się i jedziemy w stronę Szklarskiej Poręby. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Mieszkamy w willi Puchatka. Chatka Puchatka. I za chwilkę będziemy robić grilla. Także wam pokażemy, jak to wygląda w środku. Wyjęłaś kamerę, więc trzeba zamówić. Dobrze. Chodźcie do nasza rozdzielnica. Sorry. Dobra, tutaj mają dzieciaki taki pokój. Dwa łóżka, Krzysztof śpi tutaj. A my idziemy do góry. My mieszkamy na pierwszym piętrze. Pokoju numer 8. To chyba łagan, bo już mieszkamy. Ale tu mamy łóżeczko. Tu mamy łazienkę. Wystarczające wszystko jest. I kochani, żegnamy się dzisiaj z willą Puchatka. Pokój ogarnięty. Wyjeżdżamy jeszcze do Szklarskiej Poręby. Wyjeżdżamy do innego domu. I kupujemy pluszaka. Tak, tego. I tyle widzów. Żegnamy się ze Szklarską Porębą i jedziemy w stronę Kudowej Zdrój. Widać, że ruch na grubo. Dużo ludzi. Majówka. Jak co sobie kupiłeś? Bulbazaura. Tak? Ile pieniążków kosztował? I spadkacka tam była. No to są to specjalne rzeczy. Też. Dojechaliśmy na punkt widokowy. Święta góra przed nami. Widzisz Śnieżkę? Jest w chmurach. Przyjechaliśmy do świata lemurów. Idziemy zwiedzać. Makak japoński. Obok tego ma garba.
A tu małe kózki, chodź zobacz. Filip. Tu mi rogiem zapało. Jakie ma zęby. Kochani, dojechaliśmy do następnego lokalu, w którym jest relaks w miejscowości Szczytna. Recepcja, tylko teraz pytanie, czy to jest tu, czy tam. Dobra, nieważne, zaraz zobaczymy. Jak za 70 zł, taki typowy PRL. Znajdujemy się pod zamkiem w Szczytnej. I kochani, przyjechaliśmy na Skalne Grzyby, na Batorówek. Do Karłowa jest 10,2 km, Skalne Grzyby 25 minut drogi, także fajnie, można sobie spacerkiem pospacerować. Kochani, idziemy teraz żółtym szlakiem, potem przechodzimy na czerwony i z czerwonego przechodzimy na niebieski. Do siedzenia, do leżenia. Ale powiem ci szczerze, nie wiem, czy nie ładniejsze są, jak właśnie bez tych drzew. To jest taki połamany, bo tutaj przywaliło brzydko jednego. Dobrze idziemy? Tak, mamy szlak. Widzimy, na drzewach są namalowane szlak. Przed nami parowóz. O, że niby ma komin. Zamknięte. Nie ciąg za klamkę, bo się urwie. Teraz. A jak długo na drodze, to mogę z jednego ciptaka? Macie upalić? Tak. Ugryz. Czekajcie. Normalnie na sam koniec komar mnie ugryz. I kochani, wróciliśmy. Jest godzina 8, wróciliśmy ze Skalnych Grzybów, z czego przeszliśmy około 6 km. Tak. Filip dzielnie nam przeszedł. Dał rady chłopak. Krzysiek też. Filip, co dzień coraz lepiej. I na Filipek. Dzisiaj widzowie. Pa! Ja już idę otworzyć się Sabatona i pa! Kochani, jest godzina 7:45. Żegnamy się z naszym hotelem i przemieszczamy się zwiedzić wodospad Wilczki, Zaporę i jedziemy do jaskini Niedźwiedzia, którą mamy umówioną na 14:50. A kiedy będziemy na miejscu? Już jesteśmy. Musimy się zaparkować. Dojechaliśmy do Międzygórza i idziemy na wodospad Wilczki, później pójdziemy na Zaporę. Już go słychać tam w oddali. Pięknie szumi.
wady, nie? Tak, już tu jest ta zapora. No i co, ładnie? Taka zapora na taką rzekę. Po drodze mijamy kopalnię uranu, a my zjeżdżamy dalej w dół. Do jaskini. Dojechaliśmy do jaskini Niedźwiedzia, z czego za chwilę będziemy podążać 2 km drogą. Wejście mamy na 14:50, mamy być 15 minut wcześniej. Na zakupienie biletów rezerwacji dokonali online i w tej chwili będziemy zmierzać do góry kupić bilety. Drogi zdobywamy te cuda. Natomiast tymi schodkami, jak Państwo pójdziecie do góry, u góry minerały z całego świata i na środku w gablocie cztery skamieniałe gniazda i dinozaura sprzed 70 milionów lat. Jaja dinozaurów. To się powoli wykrolowają. Ostatnie schody i jesteśmy u góry i dotarliśmy na miejsce pod parasol, bo zaczął padać deszcz. Dobra, mieliśmy rezerwację kos na godzinę 14:50, 6 sztuk. Są jakieś dziecięce czy nie ma? Dzieci, młodzież, studenci, ja to będzie pozostawione. Powiem Ci szczerze, mogło być fajnie. My jesteśmy i na zboczu Góry Stromej, i na zboczu Doliny Potoku Kleśnica. Mamy naszego pierwszego takiego bohatera. Lew jaskiniowy, 1,20 m w kłębie, do 200 kg wagi. Niedźwiedź jaskiniowy. Jego wielkość zależała od klimatu. Największe były wtedy, kiedy było najzimniej. Jak stawał na tylnych łapach, potrafił mieć 3,5 metra w pionie i ważyć 900 kg. Te rurki na stropie nazywamy makaronami. Wszystko zalane też polewami. Te polewy kalcytowe mają już nie tylko biały kolor. Z tego górnego poziomu, wyraźnie z komina krasowego, płynęła woda przez dobre 800-900 tysięcy lat. I narosła nam wielka kaskada. Ona ma 8 metrów wysokości. I powiedziałam, że zobaczymy w sumie namiastkę tej jaskini. W dolnym poziomie jest komin Małycego, w którym kaskada ma 30 metrów. To jest świadectwo tego, że ta jaskinia jest jaskinią żywą. Że tutaj cały czas te formy narastają. Że coś się dzieje. No tyle tylko, że nie w naszej skali czasowej. Powiedz mi, jak wrażenie? Fajne! Mi się bardzo podobało, choć musimy to ekstrem. Mi też. Mi też. Co było fajne? Dinozaur z kości.
leci tunel. To mi się podoba. Element rycerza. Mi wszystko się podoba. Wstęp do jaskini kosztuje 60 zł, ulgowy 45. Bilet do nagrywania wideo przy robieniu zdjęć kosztuje 15 zł. Obowiązkowo trzeba kupić, bo sprawdzają przed wejściem. Dojścia jest z parkingu 1600 metrów. Jeżdżą też meleksy, można dojechać. Co to sobie, Filip, kupiłeś? Na gumkę. Jak to działa? Działa, że tu się naciska i leczą strzały.